Od razu przenoszę Państwa do Londynu. Jest tam Artur Kieruzal, korespondent Radia 357. W tymże właśnie pięknym mieście z nami jest także Michael Dembinski, główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Dzień dobry panowie, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Arturze, opowiedz proszę, o mój Boże, co tam się stało w tym Londynie? Opowiadaj. No, sporo się rzeczywiście wydarzyło. Dokładnie 24 godziny temu przy Downing Street, a dokładnie przy numerze 10, naprawdę było bardzo gorąco, bo jak dzisiejsza prasa donosi, już o godzinie 4 rano Liz Truss obudziła się i wiedziała, że będzie tego dnia rezygnować z funkcji premiera Wielkiej Brytanii, rozsyłając wiadomości do swoich najbliższych przyjaciół. Później pojawiła się w biurze Komitetu 1922, to jest taki komitet, komisja partii konserwatywnej, która odpowiada między innymi właśnie za wybór nowego lidera partii, i tam od Sir Grahama Brady'ego dowiedziała się, że niestety nie może liczyć na poparcie swoich posłów. Ci w nocy wyrazili olbrzymie wotum nieufności wobec swojej liderki. I gdy dojdzie do oficjalnego głosowania za tym, czy zostawić ją na stanowisku, czy nie, większość zdecyduje i zagłosuje przeciwko niej. No i to był ten moment przełomowy, który sprawił, że Liz Truss, wracając z powrotem do siedziby premiera, zwróciła się do króla Karola, informując go o swojej rezygnacji. No a później sprawy potoczyły się już właściwie swoim torem. Mieliśmy okazję śledzić te wszystkie wydarzenia, śledząc media, więc mnóstwo zamieszania, mnóstwo spekulacji, bo już oczywiście na horyzoncie pojawił się temat, kto będzie następny, bo przecież w polityce nie może być pustki, więc partia konserwatywna w pośpiechu ruszyła w poszukiwaniu swojego nowego lidera, a cały kraj stoi i zastanawia się, o co w tym wszystkim chodzi. Gdyby tak posłuchać właściwie ekspertów, to oczywiście pojawiają się liczne, bardzo ciekawe analizy tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni. Gdyby posłuchać polityków, to oczywiście wiemy, co mówią, bo to jest oczywiste. A gdyby posłuchać ulicy, no to generalnie słychać olbrzymie niezadowolenie Brytyjczyków z całej tej sytuacji, bo odnosi się wrażenie, że grupka polityków decyduje o losach olbrzymiego kraju, o losach olbrzymiej gospodarki, która niestety ma, powiem to oczywiście delikatnie, zadyszkę, a z tej zadyszki może pojawić się jeszcze większy problem. No i chyba spora część społeczeństwa kieruje się w stronę raczej generalnych wyborów, które mogłyby rzeczywiście tę sytuację oczyścić i wprowadzić trochę więcej spokoju być może. No ale oczywiście to pozostawiamy w rękach polityków, a ci, wiadomo, raczej przynajmniej ci z partii konserwatywnej nie zdecydują się na taki krok. Artur Kieruzal, korespondent Radia 357, człowiek niezwykle zajęty, mnóstwo obowiązków. Dziękuję za twój czas i serdecznie cię pozdrawiam. Uszanowanie. Michael Dębiński, panie dyrektorze, jak właściwie rozumieć to, co się wydarzyło, i czy pańskim zdaniem teraz powinniśmy jak najszybciej, oni powinni w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie, zrobić powszechne wybory? Partia Pracy podnosi, to Brytyjczycy, to niech to obywatele zdecydują, tym bardziej, że w sondażach mają ile? 20-30 punktów procentowych przewagi nad torysami. Oddajmy tę decyzję w ręce ludzi. Niech się torysi tam nie przepychają pod spodem, niech oni między sobą nie decydują, niech ludzie zdecydują, kto ma być nowym premierem. No jednak konserwatyści mają przewagę 71-75 w zależności od tam, jak niezależni posłowie głosują, więc nie ma w ogóle, konstytucyjnie nie ma potrzeby, żeby zorganizować wybory aż do stycznia 2025 roku, więc konserwatyści nie mają żadnego konstytucjonalnego powodu, żeby teraz zorganizować wybory. Natomiast oni są już przy władzy 12 rok, więc ludzie faktycznie są zniecierpliwieni tym wszystkim, tą ciągłą rotacją ministrów, ten brak ciągłości, która Wielka Brytania słynie, że to jest kraj, który powinien być stabilny, a jednak widzimy teraz duże zawiruchy polityczne. No właśnie, i to jest w nowożytnej historii Zjednoczonego Królestwa najkrócej urzędujący premier. 44-45 dni. George Canning dotąd był numerem 1 na tej krótkiej liście. Urzędował przez 119 dni, ale przestał kierować rządem, bo zmarł. A co tutaj? pańskim zdaniem się właściwie wydarzyło? Przed chwilą Artur powiedział o tym, że nie byłoby poparcia własnego zaplecza. Dlaczego właściwie posłowie nie byliby skłonni bronić i głosować za swoją liderką? Czym im tak w tak krótkim czasie podpadła? Moim zdaniem przede wszystkim, to jest moja osobista opinia tutaj, że to jest niewłaściwa osoba w tym miejscu, że ona została wyrzucona w górę jakby przez to, co się stało poprzednio, czyli odejście Borysa Johnsona. Też ale widzimy, konserwatyści sami ją, panie dyrektorze, wybrali. Przecież to nie jest tak, że ktoś, oni na nią zagłosowali wewnętrznie, prawda? Ale tak, ale to wybór był wśród członków partii i ona otrzymała nawet nie wszystkie, nawet nie połowę mandatów wszystkich członków partii. Otrzymała tam 80 000 głosów, 170 000 członków partii. Więc też widzimy, kto za nią stał, że w partii konserwatywnej jest tak zwane European Research Group, ERG. To są ci twardogłowi, którzy naprawdę doprowadzili do Brexitu. Co jest ciekawe, że Liz Truss podczas referendum była przeciwko Brexitowi, ale potem sobie zmieniła zdanie i potem była uważana jako bardzo twardogłowa brexitówka jakby. I ta grupa ERG ją wspierało, żeby zostać premierem, właśnie w przeciwieństwie do Rishi Sunak, który był już ministrem finansów, który jest uważany jako bardziej, powiedzmy, intelektualny, rozsądny człowiek, który może patrzeć długoterminowo na sprawy gospodarcze przede wszystkim. Myśli pan, że on mógłby teraz wrócić, że on jest rozsądnym kandydatem na przejęciu schedy po pani premier? I to jest jedna możliwość. W tej chwili ja widzę trzy. Rishi Sunak, powrót Borysa Johnsona, bądź Penny Mordaunt, która właśnie w trzecim miejscu była w poprzednich wyborach partyjnych. Prawdopodobnie to będzie jeden z tych trzech. Dowiemy się w przyszły piątek, więc to będzie szybko. To nie będzie kilka miesięcy, jak to było tym latem. Natomiast dowiemy się już w poniedziałek po południu, którzy kandydaci mają poparcie partii. No to jest niesamowite, bo jeszcze przed chwilą wszyscy zniesmaczeni odpychali Borisa Johnsona, mieli go dość. No przecież stąd ta cała najnowsza odsłona zawieruchy, że on musiał odejść. Zresztą to jest w ogóle chyba jedyny premier w historii Zjednoczonego Królestwa, który złamał przepisy, który złamał prawo podczas piastowania swojego stanowiska, prawda? Tak jest i to jeszcze go nie opuści, bo jeśli on by wrócił jako premier, to ta partyjna, czy parlamentarna, przepraszam, komisja, która bada tą kwestię podczas lockdownu, Boris Johnson organizował huczne imprezy w Number 10, to jeszcze wisi nad nim, więc to jeszcze nie koniec jego problemów, gdyby on powrócił do stanowiska premiera. Partygate, partygate. Tak. Panie dyrektorze, co się właściwie dzieje z tym jeszcze chwilę temu imperium, mocarstwem, z tym statecznym, dystyngowanym brytyjskim Zjednoczonym Królestwem, tak przewidywalnym, takim wzorem dla wielu innych krajów na świecie? Poważne kłopoty funta brytyjskiego, przecież oni zawsze o swoją walutę dbali. Tam była potrzeba interwencji Banku Anglii, żeby uratować wielkie fundusze emerytalne przed upadłością. To się raptem w kilka tygodni wszystko rozgrywało. Byliśmy o krok przed powtórką z 2008 z Wall Street, myślę o upadłości banku Lehman Brothers. To się prawie wydarzyło w Londynie. Co się dzieje ze Zjednoczonym Królestwem? No, z punktu widzenia gospodarki to wymiana quasi-kwartęga na Jeremy Hunt to uspokoiła rynki. Widzimy, że funt już mocno odbił. Pytanie teraz jest, jaki będzie kierunek. Widać, że Jeremy Hunt jest bardziej zachowawczy, że on nie będzie ćwiczył jakichś ideologicznych, dziwnych ruchów nad gospodarką, która w tej chwili próbuje jeszcze odbić się od COVID-u i od Brexitu. Natomiast pytanie teraz jest, kto będzie premierem i jaki będzie ogólny kurs gospodarki. To będzie już kluczowe, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy Wielka Brytania powróci szybko do stabilności. Michael Dembinski, główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Bardzo dziękuję za pański czas i gotowość do dzielenia się fantastyczną wiedzą i doświadczeniem. Do zobaczenia, dużo zdrowia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.